Dzień dobry, Ricoh MPC 5502. Nie taki miał być pierwszy film po wakacjach, ale taki jest, bo jest bardzo fajna sprawa. Przyjechał klient, zresztą mój znajomy, który przywiózł mi zespół grzejny, w którym taśma tak bardzo się wytarła. Zobaczcie, zrobimy zbliżenie. Tak wytarta taśma, no zdarza się bardzo często. Kopie są brudne i tak dalej. No i pytanie, dlaczego tak się zrobiło? Bo nie tak dawno to było wymieniane, dlaczego tak się zrobiło? Pokażę wam, dlaczego tak się zrobiło. Szkoda, że wcześniej nie zacząłem nagrywać, bo byście zobaczyli, jak się rozkręca piec. Ale o tym już robiłem parę filmów, więc to chyba nie będzie aż tak potrzebne. To jest taki sam piec jak... Znaczy, rozkręca się piec tak samo, jak Ricoh kolorowy MPC 3002, 3502. To o tym są filmy. Możecie zobaczyć, jak zespół się rozkłada. Natomiast bezpośrednio, co jest przyczyną, to zapraszam, zobaczycie teraz. Bezpośrednią przyczyną będzie osad gromadzący się pod tym metalowym separatorem. Najpierw trzeba będzie zdjąć sprężynki. Może zrobimy to przy pomocy śrubokręta. Sprężynki, które napinają metalowy separator. I teraz możemy go zdjąć. OK, teraz metalowy separator jest zdjęty. Co spowodowało te uszkodzenia? Zebrany tutaj syf. Zobaczcie, ile tutaj jest zgromadzonego towaru. To jest osad. O, teraz dobrze widać. To jest osad z toneru, z pyłu, który gromadzi się w kserokopiarce. Jeżeli jest specyficzna temperatura, wilgotność, zapylenie, no nie wiem. Zasada jest taka, jeżeli ktoś chce, żeby ta taśma zrobiła dużo więcej niż ta, którą widzicie, zespół grzejny, należy co? 2 miesiące rozkręcić, wyjąć ten separator i go wyczyścić. Jeżeli jesteś z Polski, masz taki fuser, ja wiem, że ciężko to się robi, możesz piec wysłać do nas, my go rozłożymy, wyczyścimy listwę co 2 miesiące, złożymy, odeślamy ci paczką kurierem GLS w bezpieczny sposób. Usługa kosztuje 100 zł, bo wyrabiamy się w pół godziny, żeby to zrobić prawdopodobnie i wtedy nie będzie tego osadu. No dobrze, teraz trzeba to wyczyścić. Ten syf będzie odskakiwał, więc trzeba tutaj zrobić miejsce na warsztacie, pozbyć się wszystkich wrażliwych rzeczy, czyli tego, pomimo że jest to zużyte. Nie chcę, żeby te kawałki toneru dostały się w jakieś inne sekcje i pokażę wam, jak usunąć to. Zbliżymy się. Dobra, ja zakładam, że teraz widać, będę usuwał cały ten nagar. Trzeba przygotować jakiś płaski śrubokręt, nie za duży, nie za mały i po prostu wy zobaczcie, co tu się dzieje. Odskakuje jak szalone. Ale to jest obowiązkowa, przepraszam, czynność każdej konserwacji kserokopiarki. Koniec już jest tych czasów, kiedy konserwacja polegała na wyczyszczeniu luster. No nie, moi drodzy. Teraz bierzemy się za robotę i przy każdej konserwacji trzeba rozłożyć piec. To jest po prostu w cenie. Trzeba go wyczyścić. Jeżeli tego nie robicie, to efekt jest taki, jak widzicie teraz na tym moim filmie. Dobra, zobaczmy, ile tego zeszło. Ja tą listwę jeszcze będę czyścił. Zgromadził. To są takie kawałki plastiku, które niszczą waszą maszynę. Więc pamiętajcie o tym, żeby wykonywać jednak te konserwacje, przeglądy. Znajdźcie jakiegoś chłopaka, który potrafi to robić. No i żeby on wiedział, co to jest i jak to się usuwa. Um.
po wyczyszczaniu tej listwy należy się upewnić, czy nie zostały jeszcze jakieś kawałeczki brudu, okay, bo one nam mogą ponownie zniszczyć maszynę. No tutaj czuć, że tu jest zgromadzony jeszcze nagar z tej strony. Z tej strony on nie jest już aż tak istotny. Ale trzeba to wszystko elegancko wyczyścić. Tu jeszcze był kawałeczek. To się czuje palcem. Jeżeli czujecie coś pod paznokciem albo pod palcem, o, tu coś jeszcze jest. To znaczy się, że trzeba, że trzeba to usunąć. Tak. To jest film, który nagrywam bez rękawiczek, bo te czynności wymagają no, bezpośredniego kontaktu z maszyną. Pomimo tego, że nie lubię brudzić sobie rąk niepotrzebnie, no to trzeba robić z bez rękawiczek. Jeszcze tutaj dla pewności sobie sprawdzę, czy wszystko jest ok. No tak, tu już jest ok. No, więc to jest podstawowa sprawa, żeby ten separator w zespole grzejnym był wyczyszczony w czasie przeglądu konserwacyjnego przez naszego serwisanta. Niestety to nie jest koniec naprawy, bo sam separator no, został wyczyszczony, ale on nam nic nie daje. Muszę wymienić folię grzejną i muszę wymienić prawdopodobnie element nawilżający pod spodem. Tutaj napęd się umyje, wałek jest cały już wytarty, więc wałek też trzeba będzie zainstalować nowy. No i fajnie, więc trzeba się za to zabrać.